KNF jeszcze w kwietniu, Komisja Nadzoru Finansowego, prześle do banków istotnie zaangażowanych w kredyty walutowe zalecenia w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za rok 2014. To jest oczywiście w dużym uproszczeniu, bo sam komunikat KNF-u, napisany takim językiem, jakiego należałoby oczekiwać od KNF-u, bardzo technicznym, mówi o tym, że komisja zapoznała się z propozycją Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą dodatkowych wymogów kapitałowych wobec banków znacząco zaangażowanych w kredyty walutowe. No ale właściwie to kontrowersyjna decyzja, czy niekontrowersyjna, o tym, żeby banki, które są zaangażowane, mają dużo tych kredytów denominowanych we franku, przytrzymały jednak nieco swojego zysku wypracowanego w 2014 roku. A przypomnę, to był kolejny rekordowy rok z zyskiem sektora bankowego. Przeszło 16 miliardów złotych. Nie tak dawno bankowcy proponowali, by rząd zaangażował się w ewentualną pomoc i rozwiązanie tego problemu. Wydaje się, że nie spotka się to z pozytywną odpowiedzią czy rządu, czy Komisji Nadzoru Finansowego. Dla mnie to nie jest specjalnie kontrowersyjna decyzja. Proszę zwrócić uwagę, że nadzór finansowy zwraca się do banków istotnie zaangażowanych w kredyty frankowe. Tak? Czyli nie do wszystkich. Jeżeli ktoś był na tyle rozsądny, że udzielał tych kredytów mało, albo udzielał osobom, które nie mają problemów, bo był to niewysoki poziom ich dochodów, które przeznaczają na spłaty, to takie banki nie powinny płacić za banki, które prowadziły nierozsądną politykę. To jest pierwsza uwaga. Tak? A po drugie, jestem przeciwny przerzucaniu odpowiedzialności na całe społeczeństwo. Mam na myśli podatników przede wszystkim. Jest to propozycja, która pozwala uniknąć takiej sytuacji, bo ci, którzy są istotnie zaangażowani w kredyty frankowe, po prostu muszą zgromadzić większą poduszkę bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że jak zazwyczaj ocena tego, czy rozwiązanie jest kontrowersyjne, czy nie, zależy od punktu siedzenia. I z pewnością środowisko bankowe będzie miało na ten temat inną opinię niż nadzór finansowy. Natomiast ja podzielam opinię pana Mordasewicza, że jest to kierunek w moim przekonaniu właściwy. Jeśli mamy myśleć o rozwiązaniu, które w jakiś sposób odnosi się do tego problemu całkiem dużej liczby kredytobiorców, to nie byłoby właściwe, aby angażował się w to rząd. Jest to zresztą zgodne jakby z takim przesłaniem ostatnio sformułowanym także przez prezesa Belkę.